kwitnących, żółtych, czerwonych liści, bo to jest naprawdę piękna pora. Drodzy, nie wiem, jak patrzymy na prawa Starego Testamentu, na ile się nimi interesujemy, na ile analizujemy te prawa Starego Testamentu, ale ze strony ludzi, którzy patrzą krytycznie na Boga, na wiarę, na religię, często słychać, że prawa Starego Testamentu były prawami okrutnymi. Jednym z tych najczęściej przytaczanych przykładów tego okrutnego prawa było prawo oko za oko, ząb za ząb. Prawda? Ale my, patrząc z perspektywy i całej Biblii, i patrząc z perspektywy także kultury ludzi, którzy żyli w czasie, gdy powstawał Stary Testament, gdy powstawały Księgi Mojżeszowe, patrzymy na to inaczej. Że było to naprawdę sprawiedliwe prawo wobec tych praw, które były stosowane w tamtych czasach, gdzie gdy ktoś kogoś skrzywdził, nie było litości, a zemsta była naprawdę mocna i okrutna i nie było przeproś. Także Bóg tutaj wprowadził pewne ograniczenie. I to też ograniczenie dla sędziów. Jeżeli już ktoś kogoś skrzywdzi, to jego kara za to, co zrobił, nie może być większa niż krzywda, którą wyrządził. Popatrzmy i spróbujmy sobie wyobrazić, wczuć się w sytuację człowieka, który nieświadomie zabił drugą osobę, czy skrzywdził głęboko drugą osobę. Zdarzają się takie sytuacje. Jakieś losowe, jakieś nieszczęśliwe wypadki, gdy ktoś kogoś pozbawia życia. Taki nieumyślny zabójca w normalnym świecie, w normalnym otoczeniu Izraela od razu popadał w strach, bo wiedział o tym, że nie będzie może nawet miał możliwości wytłumaczyć się z tego, co zrobił, dlatego że zaraz najbliżsi, gdy go znajdą, gdy go złapią, od razu go zabiją. Ale Bóg, który był i jest sprawiedliwy, znalazł wyjście wobec takiej sytuacji. Znalazł azyl dla takich nieświadomych zabójców. Dla tych, którzy popełnili taki właśnie błąd i pozbawili kogoś życia. Tym azylem były wyznaczone w Izraelu tak zwane miasta ucieczki. Tylko jedno miejsce Pisma Świętego daje prawa, mówi w prawie na temat miast ucieczki. To jest 35 rozdział Księgi Liczb. Tutaj wiersze od 9 do 15. Ja będę tylko dwa wiersze przeczytam, te, które są ilustracją, czym były te miasta ucieczki. Wyznaczcie sobie niektóre miasta, aby były dla was miastami schronienia, dokąd będzie mógł się schronić zabójca, który zabił człowieka nieumyślnie. I będą dla was miastami schronienia przed mścicielem, aby zabójca nie zginął, dopóki nie stanie przed zborem na sąd. Zbór uratuje zabójcę z rąk mściciela krwi. Zbór też sprowadzi go z powrotem do tego miasta schronienia, do którego się schronił i będzie tam mieszkał do śmierci najwyższego kapłana namaszczanego świętym olejem. Jeżeli ktoś popełnił nieświadomie zabójstwo, pozbawił kogoś życia, była możliwość ucieczki, znalezienia azylu. Było wyznaczonych łącznie 6 takich miast w całym Izraelu. 3 po jednej stronie Jordanu, 3 po drugiej stronie Jordanu, gdzie właśnie ktoś, kto popełnił nieumyślne zabójstwo, mógł uciec przed tak zwanym mścicielem krwi. I mógł mieszkać, jeżeli było udowodnione, że było to zabójstwo nieumyślne, w tym mieście do śmierci arcykapłana. Gdy arcykapłan zmarł, mógł wolno wrócić do swojego otoczenia. To była emanacja Bożej sprawiedliwości. Bóg nie dopuszczał do tego, aby ludzie byli niesprawiedliwie traktowani. Bóg nie dopuszczał do tego, aby dawać wyraz swojej zemście, chęci odegrania się nad kimś, szczególnie gdy to był grzech nieświadomy. Ale miasta ucieczki miały też taki ewangeliczny wymiar.
Dlatego, że one były wyrazem Bożej sprawiedliwości. Były wyrazem Bożej ochrony przed niesprawiedliwością, przed zbytnią zemstą. Ale też były ilustracją łaski, którą Bóg obdarza każdego grzesznika. Przeczytam kilka zdań z książki Patriarchowie i Prorocy, ciekawego komentarza właśnie do tej idei miast ucieczki. Miasta ucieczki wyznaczone dawnemu ludowi Bożemu były symbolem schronienia, jakie mamy zapewnione w Chrystusie. Ten sam miłosierny Zbawiciel, który wskazał ludziom te doczesne miasta ucieczki, przelewając swoją krew, umożliwił przestępcom prawa Bożego znalezienie pewnego schronienia, dokąd mogą uciec, by zapewnić sobie bezpieczeństwo przed drugą śmiercią. Żadna moc nie jest w stanie wyrwać z jego rąk dusz, które przyjdą do niego, prosząc o przebaczenie. Przeto nie ma żadnego potępienia dla tych, którzy są w Chrystusie Jezusie. To jest list do Rzymian 8:1. Któż będzie potępiał? Jezus Chrystus, który umarł, więcej zmartwychwstał, który jest po prawicy Boga. Ten przecież wstawia się za nami, abyśmy mieli mocną zachętę do pochwycenia leżącej przed nami nadziei. To też jest list do Rzymian 8 rozdział. Więzień, który w jakimkolwiek czasie wyszedł z miasta ucieczki, był pozostawiony krwawemu mścicielowi. Tak więc ludzie byli pouczeni, aby trzymać się metod, które dla bezpieczeństwa wskazała bezgraniczna mądrość. Mimo to nie wystarczy, by grzesznik wierzył w Chrystusa, aby grzech był mu odpuszczony. Musi przez wiarę i posłuszeństwo trwać w nim. Bo jeśli otrzymawszy poznanie prawdy, rozmyślnie grzeszymy, nie ma już dla nas ofiary, lecz tylko straszliwe oczekiwanie sądu i żar ognia, który strawi przeciwników. To jest list do Hebrajczyków, 10 rozdział, 26-27 wiersz. Zobaczcie, jaka to była ilustracja Ewangelii. Człowiek mógł uciec do miasta ucieczki, tak jak my się możemy z naszymi grzechami schronić u Chrystusa. Ale gdy wyszedł z tego miasta ucieczki, już nie był chroniony. Tak jak całe nasze bezpieczeństwo jest tylko wtedy, gdy jesteśmy w bliskiej relacji, bliskiej łączności z Panem Jezusem. To dlatego Psalm 92, mówi między 91, przepraszam, między innymi określa tak Boga: ucieczko moja i twierdza moja. Dlatego, że Pan jest ucieczką Twoją. Najwyższego zaś uczyniłeś ostoją swoją. Bóg jest ucieczką. Bóg jest schronieniem. On okrywa swoimi skrzydłami każdego z nas, kto potrzebuje takiego schronienia. Łaska Boża, przelana krew Pana Jezusa chroni nas od mściciela krwi, od kary i sądu. Pan Jezus był miejscem ucieczki i miastem schronienia. Mamy jeden przykład w 8 rozdziale Ewangelii Jana. Znamy tę historię. Kiedy w pewnym momencie kobieta prowadzona na ukamieniowanie znajduje ochronę u Pana Jezusa. Kiedy kobieta gdzieś z jej zapleczem życiowym, jej tłem życiowym, które nie było takie bardzo proste, tak jak dzisiaj być może jesteśmy bardzo tak jednoznacznie nastawieni do na przykład kobiet, które stoją na poboczach naszych dróg i czekają na klientów. Być może przejeżdżając obok tych kobiet mamy takie jednoznaczne myślenie o nich. A za każdą tą osobą może stać bardzo dziwna, trudna historia życia. Osób, które mogą być przymuszane do tego, nie robią tego z własnej woli. Podobnie ta kobieta. Gdzieś ten jej kontekst życiowy, tło, różne rzeczy, w które się uwikłała czasem wbrew swojej woli, spowodowała, że inni oceniali ją bardzo prosto. Uprawiała taki zawód,
zasługuje na ukamieniowanie. Dobrze, że wobec Rahab tego nie zrobiono, prawda? I ta kobieta znalazła się w katalogu bohaterów wiary i stała się prababką Pana Jezusa. Ale mamy wizję. Kobieta, która jest prowadzona, aby została ukamieniowana. I jedyna rzecz, jedyna nadzieja, jaka była dla tej kobiety, to uciec do Pana Jezusa, do Jego stóp. I Pan Jezus stał się dla niej ochroną, stał się dla niej nadzieją, stał się ratunkiem. To dlatego Pan Jezus powiedział: przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście zmęczeni i spracowani, a ja dam wam odpoczynek, ja dam wam ukojenie. To dlatego Pan Jezus powiedział: pokój mój daję wam. Nie taki pokój, jaki daje świat. Mój pokój wam daje. Ale drodzy, to nie jest tylko jakaś abstrakcja. Dlatego, że tak jak to już padło w szkole sobotniej, Bóg nie działa jedynie poprzez rzeczy abstrakcyjne, poprzez wyobrażenie. Owszem, w bezpośredni kontakt z Bogiem jest jak najbardziej rzeczą najważniejszą w naszym życiu. Osobista ucieczka do Boga jest rzeczą najważniejszą w naszym życiu. Ale Bóg realizuje swoje cele poprzez nas. I tak naprawdę nasze chrześcijaństwo nie wyraża się w doktrynie. Nasze chrześcijaństwo nie wyraża się w naszej znajomości Biblii i umiejętności jej komentowania. Nasze chrześcijaństwo wyraża się w tym, co robimy na co dzień. A w tym, co robimy na co dzień, jesteśmy powołani do uczniostwa Pana Jezusa, inaczej do naśladowania Pana Jezusa. A czym jest naśladowanie Pana Jezusa? Jakbyśmy zdefiniowali, co to znaczy naśladować Pana Jezusa? Dokładnie. Najprostsze odpowiedzi są najlepsze. Postępować tak, jak postępował Pan Jezus. Doświadczenie ucieczki to jest nie tylko duchowe doświadczenie. Naszej duchowej ucieczki do Jezusa. Ale my też powinniśmy przeżywać i dawać innym przestrzeń do tego, aby przeżywali takie ucieczki. Bardzo dobrze rozumiał to apostoł Paweł. Nie wiem, czy pamiętacie jedną z historii z jego życia. Historię Onezyma. Kto to taki był? Prawda? Mam taką serię kazań, którą nazwałem Małe jest wielkie. Serię kazań poświęcone najkrótszym, najmniejszym księgom Biblii. Najkrótszym listem apostoła Pawła jest list do Filemona. Świetnie. Właśnie w liście do Filemona czytamy historię. Filemon był bogatym człowiekiem, bogatym chrześcijaninem. I ktoś z jego niewolników wykorzystał tę jego dobroć i uciekł do Rzymu. Z Kolos, gdzie mieszkał Filemon, do Rzymu. Nie wiem, jakim, nie znamy tła tej historii, ale w pewnym momencie tenże Onezym, zbiegły niewolnik, a niewolnikowi za ucieczkę od jego pana, wiecie, jak groziła w Rzymie kara? Kara śmierci. Zbiegły niewolnik pod karą śmierci trafił do apostoła Pawła. Apostoł Paweł zapoznał się. Możecie sobie po dzisiejszym popołudniu przeczytać ten krótki list składający się z 20 kilku wierszy. Trafił do Pawła. Paweł wysłuchał Onezyma i napisał do Filemona list, w którym między innymi napisał: przyjmij go.
Jeżeli jesteś ci winien, ja za to zapłacę. Przyjmij go jako syna, mimo że był zbiegłym niewolnikiem. Filemon znalazł, przepraszam, Onezym znalazł u Pawła ucieczkę. Znalazł u Pawła schronienie. Może doszedł do wniosku, że zrobił źle. Nie wiedział, gdzie, jak ma rozwiązać swój problem. Może mu ktoś powiedział, słuchaj, tu jest Paweł, może on ci pomoże. Ale znalazł u Pawła schronienie. Często mówimy, że Kościół jest szpitalem. Bo tak jest. Ale słuchajcie, czy jest w Biblii jakieś uzasadnienie dla tego twierdzenia, że Kościół jest szpitalem? Wszyscy jesteśmy chorzy. No dobrze. Ale jakaś historia biblijna, jakaś ilustracja biblijna, która mogłaby mówić o tym, że my jesteśmy szpitalem. Pan Jezus przyszedł leczyć chorych. Tak, że dokładnie, że zdrowi nie potrzebują lekarza. No i gdzie ci chorzy mają pójść, gdy są chorzy? Ale jest jedno miejsce, które mówi mi o tym bardzo mocno, że jesteśmy szpitalem. Historia dobrego Samarytanina. Jeżeli byśmy ją odczytali w taki symboliczny sposób, to kim jest w tej historii symbolicznie Samarytanin? Symbolicznie, nie w rzeczywistości. Samarytanin. Samarytanin. Jezus, tak jest. Samarytanin symbolizuje Jezusa. Pobity człowiek? Grzeszników. No dobrze. To gdzie jest miejsce dla nas? Kościoła. W tej historii. Gospoda. Tak, gospoda, do której Pan Jezus przynosi chorego, przynosi środki, przynosi lekarstwa, czyli wino i oliwę. Mówi, zajmij się tym człowiekiem. To jest dokładnie nasze powołanie. Zobaczcie na ludzi, którzy żyją dookoła nas. Jak bardzo potrzebują ucieczki i schronienia w dniu dzisiejszym. Jak bardzo potrzebują ucieczki od stresów, które są tak bardzo mocne w dzisiejszym życiu, w dzisiejszym świecie, takiej codzienności zabieganej, nerwowej, jak bardzo potrzebują ucieczki i schronienia ze strony od presji, która jest dla nich wywierana, szczególnie w życiu zawodowym. Jak bardzo potrzebują, czego ja doświadczam, mając chociażby, rozmawiając właśnie z tymi osobami, które czekają na żywność w puławach, na przywiezienie tej żywności. Wchodzę z nimi w rozmowy, pytam o ich życie. Jak bardzo ludzie czekają, szukają ucieczki od samotności. Wiecie, dlaczego są takie duże kolejki do lekarzy? I dlaczego tylu ludzi siedzi w poczekalniach? No tutaj nasi braterstwo lekarze by znali odpowiedź. Nie dlatego, że ludzie są chorzy. Tak, bo znajdą słuchacza. Bo dojdą do lekarza, który ich posłucha przez kilka minut i jeszcze posłuchają siebie nawzajem w tej kolejce. To jest ucieczka od samotności. Dzisiaj ludzie szukają ucieczki od przemocy w różnych wymiarach, której doświadczają. Dlatego, że czują, że już nie mogą w sobie tłumić tego zjawiska doświadczania przemocy. Czy to jest przemoc fizyczna, emocjonalna, czy to jest przemoc duchowa, czy finansowa. Szukają od tego ucieczki. Kogoś, kto ich zrozumie, kogoś, kto ich wysłucha. A przede wszystkim ludzie oczekują wysłuchania.
Są takie organizacje, różne społeczne organizacje, które albo wynajmują stolik w kawiarni, albo stawiają stolik na jakimś publicznym miejscu, stawiają na tym stoliku karteczkę, wysłucham cię. Wiecie, jest kolejka do tych stolików. Po prostu druga osoba siedzi i słucha. I mają spełnienie swojej wielkiej potrzeby. Ja wiem, że my czasem podchodzimy do potrzeb ludzkich, jak mężczyzna podchodzi do potrzeb kobiety, która właśnie opowiada mu o swoich problemach. Bo kiedy kobieta opowiada o swoich problemach, to czego ona oczekuje od mężczyzny? Wysłuchania. Tak, ale mężczyzna od razu kombinuje tej myśli i wszystkie te swoje połączenia mózgowe uruchamia, jak tu rozwiązać ten problem. My czasem podchodzimy jako chrześcijanie do problemów innych ludzi. Ja wiem, że mamy dobre intencje. Gdy ludzie przychodzą do nas, od razu myślimy, no jak tu im pomóc? Oni potrzebują wysłuchania. Ja w tym tygodniu miałem rozmowę ponad półtorej godziny z pewną kobietą, która właśnie przyszła mi się wyżalić z różnych problemów, które ma. Jako mężczyzna się łapałem w pewnym momencie. Nie dawaj jej żadnych rad. Słuchaj, słuchaj i nie udzielaj jej żadnych rad. Rozmowa się skończyła. Widziałem, jak z tej osoby zeszło powietrze. Jak już inaczej funkcjonowała. Jak już inaczej myślała. Drodzy, ludzie oczekują ucieczek i miejsc schronienia od podziałów w naszym społeczeństwie, które są tak głębokie, że one te podziały przecinają stoły rodzinne. Ludzie boją się spotykać, to dzieje się naprawdę. Boją się spotykać przy rodzinnym stole przy okazji świąt, żeby tylko się nie pokłócić o sprawy polityczne bądź inne problemy. Ludzie mają tego dosyć. Chcieliby znaleźć ucieczkę od tych podziałów. To dlatego Pan Jezus ustanowił Kościół, żeby był miastem ucieczki. To jest też pewna taka idea pracowana dla młodzieży, ale nie tylko dla młodzieży. W naszym kościele właśnie kościołów schronienia, kościołów ucieczki. Ona jest zdefiniowana w taki sposób. Są to wspólnoty wyznaniowe, które akceptują ludzi takimi, jakimi są, gdzie są. Oznacza to, że przyjaźń i akceptacja nie są przyznawane ani wstrzymywane ze względu na osobistą historię, wygląd, obecny system wierzeń albo inne czynniki. Ponadto członkowie wiedzą, że nie zostaną zlekceważeni ani wykluczeni z powodu błędów, pytań lub wątpliwości. Drodzy, każdy nasz zbór powinien być takim miejscem ucieczki, takim miejscem schronienia, gdzie człowiek może dostać pomoc fizyczną. Bo gdy jest głodny, to zostanie nakarmiony. Gdy chce mu się pić, zostanie napojony. Gdzie właśnie dostanie pomoc emocjonalną. Nie na zasadzie nawet doradztwa, ale właśnie takiego wysłuchania, gdzie zostanie mu zorganizowana być może taka grupa spontaniczna wsparcia. Gdy ludzie z tymi samymi problemami przyjdą i gdy się wygadają, mówiąc kolokwialnie, z tych swoich problemów, często nawet będąc wysłuchani, sami znajdą problem, gdzie będą mogli znaleźć pomoc duchową, gdzie będą mogli znaleźć informacje, nawet na zasadzie takich dyżurów pomocowych, gdzie w jego miejscu mogą znaleźć pomoc, w jego miejscu zamieszkania, w jego miejscowości, gdzie mogą znaleźć pomoc, gdzie w jaki sposób można ich poprowadzić z taką pomocą. Gdzie jeżeli są w zborze osoby, które mają takie predyspozycje profesjonalne, mogą mieć dyżury właśnie takie pomocowe, doradztwa psychologicznego, doradztwa jeżeli chodzi o problemy, wysłuchania i tak dalej. Gdzie rodzicom daje się ucieczkę od ciągłego zaabsorbowania dziećmi.
Ja pamiętam sytuację, kiedy dwoje młodych ludzi, gdy mieliśmy dwójkę dzieci, a starsza córka miała 2 lata, młodsza miała no, świeżo urodzone, jakieś tam pół roku, gdzie dwoje młodych ludzi ze zboru przyszło i powiedzieli do nas: słuchajcie, dajemy wam godzinę wolnego. My się zajmiemy waszymi dziećmi. To naprawdę dla mojej żony to była wielka, wielka pomoc. A pomyślmy o tych osobach, które opiekują się ludźmi starszymi i są przy nich cały czas. Jakim wielkim prezentem jest, gdy ktoś przyjdzie i powie: słuchaj, posiedzę przy twojej mamie godzinę, ty idź, miej godzinę wolną tylko dla siebie. Tych pomysłów na takie schronienie, ucieczkę dla ludzi można mieć jeszcze więcej. Możemy się rozejrzeć dookoła siebie, rozpoznać potrzeby ludzi i pomyśleć, jak my możemy dać im ucieczkę i schronienie od ich problemów. Ale jedna rzecz to jest otwartość. Żeby być kościołem ucieczki, musimy być otwarci na ludzi. Właśnie na ludzi takimi, jakimi są, jak myślą, jak wierzą, w jaki sposób funkcjonują. Nie możemy oceniać ich stylu życia, wyglądu, priorytetów, poglądów. Powinniśmy być otwarci na przyjaźń i na zaprzyjaźnienie się z nimi. Nie przekonywanie ich do naszych racji religijnych. Nie wtłaczanie im w tego, w co wierzymy. Dlatego, że ludzie chcą zmienić swoje życie i myślenie wtedy, gdy chcą je zmienić. A nie wtedy, gdy będziemy na nich wywierali jakąkolwiek presję. Unikanie słów krytycznych, pejoratywnych, chociażby na temat myślenia ludzi, oceniania ich myślenia, czy wiary, czy sposobu funkcjonowania religijnego, jakim są. I promowanie pozytywnego przekazu, mówienie dobrych rzeczy. Ale przede wszystkim, drodzy, jeżeli chcemy być kościołem schronienia i ucieczki dla ludzi, to bardzo ważnym czynnikiem jest atmosfera w naszych społecznościach. No wyobraźcie sobie sytuację, w której kobieta poddawana przemocy emocjonalnej ze strony swojego męża jest zachęcona przez kogoś znajomy, który mówi: to przyjdź tu do kościoła, tu będziesz miała odpoczynek od tych krzyków na ciebie, od tego szantażu emocjonalnego, od tych złych zachowań. I taka osoba przychodzi. I pierwsze wrażenie jest bardzo dobre. Świetnie ubrani ludzie, pięknie wyglądający, świetnie zorganizowane nabożeństwo, super. I zaczyna przychodzić przez jakiś czas. I nagle zauważa, że tutaj ktoś krzyczy na nie, na drugiego człowieka, tu ktoś wywiera na kogoś presję, tu ktoś kogoś krytykuje, tu ktoś kogoś obgaduje. Wiecie, do jakiego dochodzi wniosku? Trafiłam z deszczu pod rynnę. Ludzie chcą uciec od podziałów, od tego wszystkiego, co ich na zewnątrz dzieli. I trafiają do kościoła. No, taka fajna przyjaźń i miłość między ludźmi. Do pierwszego zebrania zborowego. Prawda? Nie mówię o tym, że mamy sobie wszyscy przytakiwać i nie mamy prawa się różnić w naszych opiniach. Tylko jak te różnice wyrażamy? W jaki sposób się komunikujemy ze sobą? Czy nie są to pewne zachowania przemocowe? Zachowania przemocowe to jest krzyk, to jest ośmieszanie, to jest obgadywanie. I drodzy, jestem przekonany o tym, że takie zachowania powinny być eliminowane z życia naszych zborów. A jeżeli są ludzie, którzy takie
zachowania promują i nie chcą zmiany w swoim życiu, w swoich relacjach z innymi, to dla takich ludzi nie powinno być w ogóle miejsca w Kościele. Bo to nie jest zachowanie otwarte. Kościół ucieczki to jest kościół otwarty. To nie jest kościół hermetycznych grup, gdzie gdy ktoś do niego przychodzi, nie może się przebić przez jakieś stare układy towarzyskie i zostać zaakceptowanym. I stoi z boku. Wiecie, gdybym nie było żadnych książek psychologicznych, podręczników dotyczących dobrych relacji międzyludzkich, wystarczyłyby mi dwa teksty z listów apostoła Pawła dotyczące relacji międzyludzkich. Pierwszy to jest list do Efezjan, 4 rozdział od 29 do 32 wiersza. Niech nie wychodzi z waszych ust żadna mowa szkodliwa, lecz tylko budująca, zależnie od potrzeby, by wyświadczała dobro słuchającym. Nie zasmucajcie Ducha Świętego Bożego, którym zostaliście opieczętowani na dzień odkupienia. Czym można się zasmucać Ducha Świętego? Paweł daje odpowiedź. Niech zniknie spośród was wszelka gorycz. Uniesienie. Gniew. Wrzaskliwość. Znieważanie wraz ze wszelką złością. I Paweł daje, mówi o tym, co powinno być w zamian w naszych wzajemnych relacjach. Bądźcie dla siebie nawzajem dobrzy i miłosierni. Przebaczajcie sobie tak, jak i Bóg nam przebaczył w Chrystusie. Drugie słowa, słowa listu do Kolosan, 3 rozdziału. Jako więc wybrańcy Boży, święci i umiłowani, obleczcie się w serdeczne miłosierdzie, czy też inny przekład mówi współczucie, dobroć, pokorę, cichość, cierpliwość, znosząc jedni drugich i wybaczając sobie nawzajem, jeśli ktoś miał zarzut przeciw drugiemu. Jak Pan wybaczył wam, tak i wy. Nad to wszystko przeobleczcie się w miłość, która jest więzią doskonałości. A sercami waszymi niech rządzi pokój Chrystusowy, do którego też zostaliście wezwani w jednym ciele. I bądźcie wdzięczni. Naprawdę, nie potrzeba byłoby mi różnego rodzaju opracowań, podręczników, poradników, wzajemnych relacji. Te dwa zdania Pisma Świętego. A jest tutaj ze mną Juliusz, jest Dominika. To są moi koledzy ze studiów na Andrews. A Tomasz teraz studiuje. Nie wiem, czy przerabiałeś to samo, ale mieliśmy taką przygodę na naszych zajęciach, że na dwóch różnych przedmiotach dostaliśmy ten sam podręcznik do przeczytania. Mało tego, że ten sam podręcznik. Podręcznik liczył 800 stron. O tak. I mieliśmy tam z niego różne prace robić, tym podobne rzeczy. Podręcznik napisany przez Davida Bosha. To jest słynny misjolog, światowej sławy misjolog i praktyk, i teoretyk. Książka nosi tytuł Oblicza misji chrześcijańskiej. Jeżeli byście chcieli ją przeczytać, polecam wam. Naprawdę dobra książka. Mówiąca o historii misji w całym chrześcijańskim świecie i współczesności, i wyzwaniach. Ale wiecie, z tej całej grubej książki do dzisiaj zapamiętałem jedno zdanie autora, gdzie David Bosch napisał jedno ważne zdanie, że ludzie powinni czuć się w Kościele jak w rodzinie. Owszem, ja wiem, że mamy różne doświadczenia
z naszych rodzin. Więc ja może dodam jedno słowo. Jak w dobrej rodzinie. W kochającej, akceptującej rodzinie, chroniącej rodzinie. Apostoł Paweł w liście do Rzymian w 14 rozdziale napisał: albowiem nikt z nas nie żyje i nikt dla siebie nie umiera. Nie żyjemy tylko dla siebie. Jeżeli jesteśmy dziećmi Bożymi, to jesteśmy powołani jako osoby indywidualne, jako wspólnota dla poświęcenia się dla innych, do wyjścia z naszych sfer komfortu, z takiego cichego, ciepłego kościoła i otworzenie się na tych, którzy potrzebują schronienia. Nawet jeżeli oni nie za bardzo dobrze się zachowują, nie za bardzo dobrze myślą, a czasami nawet nie za bardzo dobrze pachną. Gdzie powinniśmy być nastawieni na to, że mogą przyjść do nas ludzie z różnymi problemami, którym jesteśmy zobowiązani, aby w nich współuczestniczyć, poświęcić im czas, uwagę, włożyć wysiłek, wejście ich życie. Myślimy, Zbyszek będzie mówił po południu, o misji. Myślimy o tym, jak tu skutecznie docierać do ludzi z Ewangelią. Warmia i Mazury jest dla nas wielkim wyzwaniem. Bo gdy czytam przedwojenną historię adwentyzmu, to czytam o tym, że w każdej większej wiosce był zbór. Dzisiaj jest zgoła inaczej. Ja wierzę, że znajdziecie różne świetne pomysły na misję. Ale chciałbym wam podpowiedzieć jeden. Autorstwa Ellen White, która napisała: jeśli ukorzymy się przed Bogiem i będziemy grzeczni, uprzejmi, wrażliwi i miłosierni, 100 osób nawróci się do prawdy tam, gdzie teraz nawraca się jedna. Drodzy, Bóg jest ucieczką łaski dla grzeszników. Jezus chce, aby Jego Kościół był miejscem ucieczki, schronienia i wytchnienia od problemów. Decydująca jest o tym atmosfera Kościoła i chęć zaangażowania w pomoc. Bądźmy ucieczką dla tych, którzy potrzebują schronienia. Amen.